Ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Pan Jezus to, a to wszystko czyni swoją boską mocą. Ale my mamy, a pomagaj Panu Jezusowi, aby jesteśmy Jego sługami, a mamy naśladować o naszego Mistrza. Pan Jezus jak wypowiada to do wszystkich, a dociera Słowo Boże. I każdy ma usłyszeć wszystkie słowa Boże. A nie 20 parę %, a nie 75%. 100% słów ma być zrozumiałych, usłyszanych. A zobaczmy w kościele. A w kościoła jakie nagłośnienie jest. Jak słychać te słowo Boże, które jest wypowiadane przez kapłana, w wielu miejscach się prawie nic nie słyszy, lub się trochę słyszy. I ludzie stoją i nie rozumieją tego, a co oni słyszą. A są wszystko sprawy, które dotyczą Słowa Bożego, Najświętszego, żywego, prawdziwego, Słowa Prawdy, które jest zupełnie innym Słowem od Słów Chrystusa. Słowo Boże to jest wszystko o miłosierdzie Boże. A Pan Jezus nam to wszystko mówi z miłości i z miłosierdzia poprzez Słowo. I my możemy tym Słowem kochać. A możemy kochać te słowa, na przykład poprzez całowanie najświętszych słów Jezus, Maryja, Ojciec, Wszechmogący, Duch Święty, Święty Józef, na przykład. Możemy w taki sposób pokazywać, że kochamy te boskie słowa. Może one dla nas są święte, że one nam kształtują życie, że my chcemy żyć tym słowem. Patrzcie, bracia, siostry, że ja jeszcze nie wszedłem poza tym jednym zdaniem, które by powiedział Pan Jezus i cały czas o Słowie Bożym mówię. Zdajmy sobie sprawę, co to jest Słowo Boże. Zastanówmy się, poświęćmy czas na rozmyślanie, a na zastanawianie się, co to jest Słowo Boże wobec Słowa Chrystusa, tak kłamliwego, obrażającego i zabijającego, plugawiącego i tak dalej. To sami z nami życie i obserwujemy to. I tu przychodzi mi taka myśl,
opowiedzieć o tym, jak to na rekordzie świętej pamięci Ryszard Kapuściński opisywał, jaka jest etykieta na dworach królewskich. A przecież, jak jesteśmy wobec Najświętszego Sakramentu, takie mszy, mszy świętej, albo przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w Montransi, to musimy się zachowywać wobec króla, królów, a który jest kimś nieskończenie większym od największego ziemskiego króla. Przy królach ziemskich stoją ludzie, a specjalnie do tych celów, i pilują, żeby się nie wydarzyło to i tamto, a żebyśmy odpowiednio zdjęli swoje karki wobec króla, a żebyśmy odpowiednio mówili i tak dalej. A Pan Jezus ma inne podejście. Pan Jezus na to mówi: Królestwo moje nie jest tego świata. I możemy robić wszystko, ale do czasu. I nasza miłość do Pana Jezusa polega na tym, byśmy siły kochali i wielbili Jego i wszystko to, co Pan Jezus mówi. Pan Jezus jest, opamiętajmy o tym, odwiecznym słowem Ojca, który stąpił na ziemi. On jest prawdą, żeby ludzi nauczyć, uświadomić ludziom, jak mają postępować, jak mają wykorzystywać tą wolną wolę, by żyć ku chwale Ojca, który jest w niebie. By oddawać pokłon tylko Bogu, a nie szatanowi. Żeby mając rozum i wolną wolę, tak postępować, by był ksiądz wielbiony Bóg, Najświętsza Maria Pani, a nie szatan, lub przeciwnik Pana Boga. I po to tutaj jesteśmy, mówimy, słuchamy, myślimy, zastanawiamy się, żeby uwielbić Pana Jezusa, Najświętszą Marię Pannę, naszą Królową, by Pan Jezus stał się naszym Królem.